Halo, czyli witajcie widzowie. Witam was w kolejnym odcinku z naszej kochanej serii Backpack Battles, czyli serii z plecaczków. Dzisiaj gramy panią Berserk i nie mam pomysłu na nią. Totalnie nie mam pomysłu. Więc no, myślałem, żeby nie zrobić builda pod Syr. Ale w sumie nie wiem. Chyba, żebyśmy zrobili build pod Syr i pod Pandemonium. Okej, ty bierzesz 0,3, ty 0,8, okej. Nie jest to głupi pomysł. Możemy to zrealizować. Świnia oczywiście. To rezerwujemy i lecimy. Czyli potrzebuję zrobić dwie patelnie, tak? Jedno po drugie po drugie. Proste. Co nie? Trochę mikrofonu niżej, więc jak coś będzie ten... To przepraszam, jak będzie szeleściło czy coś. Au. Okej. Rozumiem. Ziomeczek mnie rozwalił prawie że niczym. Okej. Banany, jagódki. Sloty. Nie mam jakich wszystkich tutaj... Nie mam jak tutaj tego wszystkiego wstawić. Nie mam slotów, nie mam pieniędzy na sloty. Niestety. Mam nadzieję, że sobie jedną patelnią wygram. W starszej wątpię. Przyspieszmy to. Bo wszyscy wiemy, że przegram i tak. Tak, ja nic mnie nad nie bije. Ach. Ale przynajmniej jest druga patelnia. Przynajmniej tyle. Jezus, jest tam inny high. Więc... potrzebuję... tutaj... jakieś jedzenie. Tak się składa, że mam sloty. Ten nóż sprzedamy. I wsadzimy tutaj w to miejsce banana. Bo banan będzie git. Cebulkę rezerwujemy. Banana też rezerwujemy, lecimy. Dwie patelnie, to powinno się udać, co? Powinno się udać? Uznajmy, że dobrze powiedziałem. Okej, nie mam staminy, sobie to widzę. 0909. Tylko już dwie staminy, nie? Dobra, motek ją dobił. Panią bardzo drugą. Czekaj, bo to bierze ile? To bierze 1,3, to bierze 0,7. Czyli to będzie brało dwie staminy. Co... co? Dwie sekundy. To... mogę to jakoś wytrzymać, co nie? Ciężko, czy nie będzie. Okej. Pan Banansa trochę poczeka, bo potrzebuje slotów na pana Banansa. Tu zrobimy tak, tu zrobimy tak. 3-3. Okej, no i się zmieści o to. Świnia, oczywiście. Tak się robiło... Heroic Potion i Corrupted Crystal, dobra. Jakoś się to ogarnie. Ziemniakiem oczywiście nakłada blinda. Jak żeby inaczej. Pancerz odpalony. Może go zabiję? Zobaczymy. Stamin coraz nie mam. Au, au, au. Wygrałem. Nawet blisko nie było. Na spokojnie. Na spokojnie, tak. Też moja ręka cała się telepiąca. Fany pak. No przydałoby się te banany przyspieszyć, co? Chcę najpierw zrobić to tak. No. Rękawice zrobić? No to jest resist tego, nie? Resist truty, więc to się bardzo przyda. Buildy po truty będą nam nic prawie że nie robić. Mhm. Tylko jak to tak chcę fajnie ustawić?
Mam chyba pomysł, jak to zrobić. Zrobimy tak i tak. Zrobimy tak. Nie, to nie wyjdzie. Cholipka. Tak, to mogę już zostawić, nie? Oj, nie, nie, i to tak. Ok. Szukamy wszystkiego. Czyli obrażeń i w sumie to wszystkiego. Jedną świnię na ziemi wywalę, to są jeden gold. Niech one tu się minecraftują. O, proszę, jak ładnie. Czemu to tak leci, że wszystkie strony? Panie świnio. O. I one tutaj się minecraftują, tak? Się całują. Chidori. To był taki ten atak z Naruto. Chidori, no. Atak, co wyrywał serca. No, ale to wyciąć w sumie to bardziej. Chwytał za serca, o. Nie, to był Raikiri. Jeden ciul. Dobra, zabity. 10 many, jest git. Jest git. Rękawice, dobrze jest. No i teraz tak. Mam slota na świnię jedną i drugą. Jest Corrupted Crystal. Jest kolejny banan. Którego bym nawet chciał teraz kupić. No. Wtedy mógłbym zrobić to tak, tak i tak. No. Hits. Nie, może miejsce na regen. Chyba, żebym świnie wywalił. One się tutaj dalej będą rozmnażać. Okej, okay. I no. Corrupted Crystal jest, więc zrobimy za chwilę Pandemonium. No i później czekam na Ser i na Heroic Potion, żeby zdać Excalibur. A tu jak mnie rozwali, co? Sądząc po tym, jak ma bronia. Nie, ja nic mi nie robię. A mnie zabije aż za dużo. Au. Przykre, nie powiem, że nie. No dobra. Takie jest życie, tak? I nic. Nic z tym nie zrobimy. Nie można mieć wszystkiego, tak? Flyt. Ej, flyt jest akurat dobry. Karak Potion, sloty. Jezu. I też tak po taniości, można powiedzieć. Że jak mam łopatę i miecza, to pewnie dużo mi zrobi, nie? Nałoży mi pewnie mnóstwo blinda. Nie będę nic widział. I no. I umrę. Kiedy dwa patelenki walnęły. Te banany próbują to jakieś zdziałać. Teraz biję mu dużo. O wiele więcej mu biję. I dobra. Subklasa. Bierzemy tego. Tam. Dirut Guardiana, tak? To ty byłeś. Okej. Okay. Battle rate jest dłuższy, jeżeli są itemy natury i każda sekunda Battle Rage'a regeneruje nas o 7. Znaczy healuje nas o 7 i daje nam 2 many. To jest to, czego potrzebujemy. Jeden i drugi. Chyba tak to coś ustawimy, co? Banan, tutaj to będzie, tu będzie to. Hits. Tu jest lepiej ustawione niż tutaj. Tu
Masz 4, to masz 3. No. Że wtedy musiałbym to zmienić trochę, ustawienie tego wszystkiego. Ty tutaj nakładasz truty, im więcej masz rzeczy, tak? Więc to bym zrobił tak. Obróciłbym to. Cyk. Cyk. Hyc. Hyc. Jest git. Świnia. Mana orb, właśnie, mana orby też są nam mega potrzebne. Build pod ten, pod syry. Szkoda, że jeszcze żadnego nie dostałem, nie? No ale... przynajmniej tyle, no. No, a patelnia, nakładanie truty. Więc nie jest źle. Tu mam 6, 7, 9, 11, tak? Nałożyłem mu 17 już truty, on ma... nic pod trutę. No, nałożyłem mu więcej truty niż Reaper, który nakłada trutę. Który jest pod trutę. Excalibur. Egg. Dobra, to teraz musimy to tak ustawić. To tak. No i nie mam innego wyjścia, żeby to inaczej postawić. Ewentualnie mógłbym to też tak postawić i tak. No. Ma na orba gdzieś postawić fajnego. Czy jest to takie miejsce na fajnego mana orba? Niby tutaj, nie? I to mógłbym to tak zrobić. No, flyt kupujemy. Myśl nad, kurde, tym crafty krystalem, czy bym nie chciał ich więcej. Myślę, że po prostu moja broń byłaby o wiele więcej. Ty bijesz za każde jedzenie, tak? No, czyli masz 1, 2, 3, 4. Dodatkowe. Znaczy biłbyś więcej niż to, nie? No to my tak. I szukajmy. Sloty. Sloty, 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 no. I fleta się jakiś tam postawi, nie? Tam w przyszłości. Ty dostajesz czas tutaj więcej wszystkiego. No to tobie zrobimy. Wow, świnio! Nie leć! No i dałem tutaj świnie. Świnia nam poleciała. Coś jeszcze chcemy ze sklepu? Budki mogą być w sumie. Budki w sumie mogą być, mi tam to nie przeszkadza. No i tego jednego stata mi brakuje. Dobra, olać to. Bez regena będę. Zobaczymy, jak to tu będzie działało, co? To i to. To bije i to bije. A on mnie skrytował. To tak solidnie ma. W sumie crossblade'a ma. Prawie, że. Peppa Pig. Peppa Pig została przerobiona na bekon. Już nie ma za nim Pepy. Pepo, jeżeli mnie słyszysz... wiedz, że to było specjalnie. Dobra. Hyc. Jedzenie, jedzenie. To dajmy na to. Stać mi na to wszystko tutaj, ta? To wtedy musiałbym to totalnie inaczej ustawić. Na przykład. Nieważne. Ja chciałem coś wymyślić, ale... nie wyszło mi chyba za bardzo. Fajnie, że daje nie sam sera. No bez kitu. To czas sera nie dostałem, to trochę przykre. To musiałbym tutaj jakoś jak fajnie ustawić, to mam takie fajne sloty w tym miejscu. Czyli wtedy musiałbym to jakoś ustawić, nie wiem, tak. Tą patelnię. Dobra, co ja chcę więcej many, czy ja chcę więcej jedzenia i więcej obrażeń? To też jest ważne. No, jak więcej obrażeń, to mógłbym to ustawić wszystko tak.
zamiast tego mana orba jednego przed tutaj postawić to. Tak. Wtedy miałbym więcej obrażeń, totalnie więcej. Tak, o jak co najmniej 100%. No ale teraz na przykład nie mam tutaj miejsca na przykład takiego mana orba, którego w sumie mógłbym tu upchać, robiąc to. Nie robiąc tego, tak. Nie, no to mana orb jest zbyt dobre miejsce, żeby on tu nie był. Zbyt dobre miejsce jest po prostu. Cebulki nie chcę i tak, więc ją wywalę za sloty. Okej. Okay. Buty se poczekają, co? Okej, ciągnie mi nakłada mróz, no to fajnie, co? Znaczy ma szansę na może mrozu, to też nie to samo, no ale tak nakłada mi mróz. Dobra, ale ziołek moczył Battle Rage'a i tutaj się wystraszył. No ja w sumie też, ale ja się leczę. Mega dużo on, nie? Nie tracę w ogóle staminy, to też jest coś. To mi się podoba. Daję do Samsera. A go chyba bardziej potrzebuję w moim buildzie. Czyż nie? Czyż nie jest to piękne? No jak gra mnie bardzo nienawidzi. Cudowne. Nie wiem. Panie serze, proszę się pojawić. Co to ma być za oszczerstwo? Nie, autentycznie nie chce mi dać sera. Już chyba kupię to. W końcu będzie fleta postawić w sumie, to też jest. No, też nie wiem, gdzie go postawić za bardzo. Dobra, dam cię tutaj po prostu. I baw się dobrze. Tyle. Slotów nie chce mi dać, no sloty są. No ale no, też nie w jakichś dużych ilościach. Nie chce mi dać kurde sera żadnego. Przykre to jest. Teraz już sam nie wiem, czy ja gram panią Berserk, czy ja nie gram panią Berserk. A ty dajesz mi co? Szczęście, pancerz i staminę. No ta stamina mi nie potrzeba, w ogóle nie tracę, nie? A ja się dopiero będę odpalał, jeżeli chodzi o to. Okej, ziomkowi cały czas nakładam poisona, o to chodzi. Battle Rage'a nie wiem, czy jeszcze włączyłem, bo w sumie to nie widziałem, żebym włączył Battle Rage'a. Teraz włączyłem Battle Rage'a. 46 tru tam. No i dobrze. Zaraz mi coś strzeli. Naprawdę. Gdzie są te dzieci? Gdzie są moje sloty? Dalej nikt nie wie, gdzie są te dzieci. Jest ser, dobra, w końcu. To tak. Patrząc na moją aktualną sytuację, przyspieszyłbym pana Excaliburra. Bo jest to po prostu mi dane. Ten Dreadwood Guardian, czy jak ty tam się nazywasz. Musisz być tutaj, ty tutaj. Cztery, tutaj ma więcej, dobra, to ma więcej przedmiotów do ulepszania i Siri jest w końcu, więc możemy coś zdziałać. Tak, jak będę miał już full plecak, w znaczy wątpię, to wtedy będę mógł to zrobić tak, że Pandemonium będzie tutaj sobie stało pod Excaliburem. No i tu będzie miał te swoje przedmioty, nie? Bo tu ma trzy gwiazdki, tu ma cztery gwiazdki, więc nie wiem. Na przykład jak to tutaj postawić fajnie. Jedzenie aktywuje trutę, no to ty, no co, tu ty mi nakładasz, znaczy ja mu nakładam. Ziemię tutaj próbuje nakładać trutę. I się próbuje leczyć. Co on sobie myśli? Skull Badge? Teraz? Co się kupić bym kupił, nie? Dla nakładania randomowych debuffów na przeciwnika, ale... Sam fakt tego, że takie coś dostałem teraz, nie? To jest coś. Jak ty tu masz sloty ze slotami, co? Mhm.
No dobra, no kupić bym to kupił, no. Ale nie chcę dostawać przedmiotów Reapera, bo mi się po prostu to nie opłaca. Nie wiem, ananas może też kupię. I teraz pytanie, gdzie tego sera upchać? Mam tu może kilka miejsc na sera. Czy nie mam miejsc na sera? Mam miejsce na sera. Przed tutaj, ale wtedy to... Nie odpala mi tego, nie? Okej. Okay. Jakoś tutaj upchałem to wszystko. Czy tutaj będziesz dobry, czy tu będziesz dobry? Tu masz 6. To też masz w sumie 6. Najlepiej chyba byłbyś tutaj ustawiony. Oj, to tak bardzo dobrze byś tu był ustawiony. No dobra, czas chyba zmienić ustawienie, bo tu mam ile? Tu mam 5. Tu mam troszkę mniej. Ale jakbym to postawił jedno wyżej, byłoby już git, co? W sensie takim, że po prostu będę mógł tutaj coś upchać nad nim. No aktualnie muszę to tak postawić, niestety, nie? Ale później będę miał więcej rzeczy, będę mógł sobie dać to wyżej. I tu powciskam po prostu mnóstwo przedmiotów natury. No. Ja mogę jeszcze zrobić tak na przykład. Na przykład tak. No i 4, tu są 4, to w sumie nie ma to różnicy, więc... No, ale zostawię to tak. Jak nie ma to różnicy. No. Lecimy. Śmieszne to, że dostanę jeden ser. Jeden. Cały jeden ser. Więc nie jest jakieś mega fajne. Ziemia, który tutaj nałoży mi mnóstwo wszystkiego. Pomimo resistu 200% daje, mam mnóstwo tego mrozu na sobie. Ale zobaczymy, kto wygra. Pewnie ziomek, co? Bo nakłada mi mnóstwo wszystkiego. Albo nie, jednak ja. Okej. To się dopiero nazywa balans, co? Pomiędzy innymi klasami. Syr. Pineapple. Mana orb kolejny, dobra. Może być. I sloty. Okej, teraz ja tutaj musiałbym to wszystko ustawić, więc... Dajcie mi chwilę, to na przykład ustawię i zaraz was wracam. ZW. Dobra. Wróciłem, jedyne co mi się dzieje to dwie świnie. Po prostu nie wiem jak tego tutaj ustawić. Znaczy no, pewnie ludzie co to oglądają, pewnie widzą to ustawienie. Już... Zabijesz pierwszy rzutem oka, ale ja nie widzę. Ustawiłem to tak jak, no, mogłem, nie? Jak najbardziej mogłem. Czyli po prostu tak to ustawiłem. Mógłbym to jeszcze niby tak ustawić, co nie? Okej, ulepszyłem to jeszcze bardziej. No, jagódki są tutaj. Niestety, koło siebie. Nie wiem, jak tego inaczej ustawić. Ważne, że ten Deal Guardian jest na większości rzeczach, tak? Bo w sumie to na całych 5. Wow. Więc no. Patelnia, znaczy Excalibur jest cały zrobiony. Pandemoni nie, ale za to jest przyspieszone 40%. Znaczy będzie przyspieszone 40% podczas Battle Rage'a. Yeah. No, zobaczmy, jak to będzie wyglądało teraz. Ty ile bijesz? 18-19 i to jeszcze będzie biło 100% więcej na gdzie będzie miał 30% HP? Tak? No. Oj, on się odradza. Bo ma tego, dobra. No i klasa. Więcej serów. Więcej serów potrzebuje. I jesteśmy w domu. Tak mi się wydaje. Że będziemy. Nie wiem, gdzie tego tutaj wstawić. Tutaj niby mógłbym. No ale co dalej, tak? Niby to ustawić? No mogę, dobra. Myślałem, że to będzie gorsze do ustawienia. Nie było. Nie wiem, tutaj świnie dać. Jedną. Na przykład. Jagódka, na przykład tutaj gdzieś upchać jagódkę. Dobra, nie mam.
Sloty, spoko. Ser, nie ma sera, no to sloty wchodzą. O, ja bym to jeszcze tak bardziej w sumie ustawił. Tak, i tutaj świnie są. No nic, no. Szkoda, że, sera, że prawie żadnego sera nie dostałem, całe dwa tylko. O, i ziomek tu mnie tak przecież zje. On nie to, że się leczy, nie wiadomo ile, bo ma lifesteala. Ile? 30, 50, 70 i 80, 87. Więcej się leczy, nie? Znaczy, no, 87. Uznajmy, że tyle się więcej leczy. Procent. Więc. No, ziomek mnie pokonał. Albo nie? O kurde. Pokonałem ziomka z tym, z Busted Blade'em. Takim mega mocnym Busted Blade'em. Kurde. Nie powiem, że nie, nie powiem, że nie, ale poszła świetnie. Dejom. Podoba mi się ten build. No. Podoba. O Jezu. Mam tutaj teraz fanny paka. O Jezu. No nie mam go postawić. Mam gdzieś by go do postawienia. Ale. Oj, dobra. To był sobie pomysł. A gdzie tutaj by go ustawić? Co? Na sera bym to ustawił, ale nie mam jak. Nie mam gdzie. Chyba, że to tak ustawić. Nie, no nie mam dosyć jak tego tutaj fanny paka fajnie ustawić. Ewentualnie mógłbym tutaj jeszcze to zrobić. W tym miejscu. Bo ty tu i tak jesteś w takim zasięgu, co nie? Więc jakbym to na przykład dał tutaj. No i na tym się kończą moje pomysły. Tak to zrobić, no to musi tak być. No kurde, no. Wszystko się posrało. Chyba, że co, nie wiem. Pojedynczego slota. Okej. Nic się nie posrało. Jesteśmy w domu. No tych slotów nie mam jak wykorzystać. Albo mam. No, jakoś bym tutaj to ustawił. No i tu na przykład dać coś innego. Albo nawet nie. Okej. Wciąż nie mam jak tutaj ustawić wszystkiego. A ja bym sobie kupił Wolpertingera, a co? A co mi szkodzi kupno Wolpertingera? Tu bym zrobił to tak. Hits i hits. Jest git, jest klasa, mi się wydaje. Okej. Okej, ziomek tu ma poison bombę jakąś w tym miejscu. No ale ja to pewnie zrobię o wiele lepiej niż on. Ja nałożę mu o wiele więcej trudniej niż ten ziomeczek. Więc no. Muszę tego włączyć Battle Rage'a. Jak włączę Battle Rage'a, jesteśmy w domu. No i teraz, tutaj wszystko się odpala ładnie. Staminę w nieskończoność. No i klasa. Przyspieszenie Battle Rage'a. Okej. To też chciałem w sumie zobaczyć. Nie pomyślałem o tym, że tego też będę mega potrzebował, co nie? Dobra. Cokolwiek. Jakieś sloty, jedzenie. To też może być nawet. Są sloty. Mam w sumie fulla slotów, jeżeli chodzi o to. Sobie wywalę jednego tego. Protective Purse. Sobie wywalę jednego i będzie dobrze. Oj, ziomek tutaj będzie ściągał moje buffy, co nie? Wszystkie. No. Ale mana. Nadrabiam z maną, nadrabiam. Okej. Ale dalej nie daje rady. On się za dużo leczy. 35 tego, wampiryzmu. Nie dziwota, co, że mnie rozwalił. Skoro wszystkiego tyle miał. Dobra. Stawmy to jakoś tak i tak. Grzybson jest.
Dalej nie mam żadnego sera. Dostałem ser. No i proszę, wystarczy po prostu popłaczeć i się dostanie, tak? Popłaczeć? Popłakać. Chyba. Jeden ciul. Jeden ciul, jak to się mówi. Okej, to przyspieszmy jeszcze bardziej. No i to zrobimy tak. Okej, tutaj jest wszystko fajnie. No tylko ten flet tutaj nie będzie działał w 100%. I to jest też fajne, ale nie stać mi niestety, nie? Nawet jakbym to sprzedał, tak mi nie stać. Ajajaj, dobra, ale mam przynajmniej full plecak, co nie? Okej, ziomek tutaj ma też Bastard Blade'a. I to obrażenia zwiększone mega. Kryt też, z tego co chyba wiem. No i ziomek będzie mi tutaj szukał mega bił. Jak włączy sobie Battle Rage'a, więc ja muszę włączyć Battle Rage'a. Teraz szybko w miarę się wyhealować. Albo go zabić. Dajesz. A! No i let's go. Jak to wygląda? Ta ostatnia potyczka nasza z ziomkiem. Excalibur zadałem mu 330. Pandemonium tyle. Truta mało. A właśnie, jak tam z leczeniem? Vampiryzm 111, Jezuniu. Ładnie, ładnie. Fajnie to wygląda, no. Overheal to tutaj... A nie, myślałem, że to będzie mi dawał overheala. Random buffa. Okej, okay. Ja ziomek mi to dał 830 i co? I co mu to dało? Go pokonałem. Dobra, plus 15 do platynki. Teraz już nie będę... I teraz się nie boję, że spadnę z platyny na berserkerze. Ach, bardzo przystojny odcinek, bardzo mi się podobał. No, a jutro, kurde, pani Pyromancer. Dobra, zobaczymy co z nią będzie. A wam, kochani widzowie, dziękuję, że byliście. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, no i komentarz. Możecie wpaść na naszego TikToka, jacek.soplica, albo w sumie też na inne serie na naszym kanale. I no. Także... Do usłyszenia już w sumie następnym razem, czyli jutro. No. Dziana.